naszej szkole 17 listopada odbyła się 5. edycja Szkolnego Dnia Kariery, organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem całej imprezy jest Szkolny Klub Przedsiębiorczości pod opieką pani Teresy Bednarz. Górka gościła uczniów klas trzecich gimnazjum ze wszystkich gorlickich szkół. Przy każdym stanowisku można było zobaczyć urządzenia i akcesoria związane z danym kierunkiem kształcenia. Nie brakowało również wspaniałych gości, m.in. absolwentów Górki, z którymi mogli porozmawiać gimnazjaliści. To już 5. edycja tej imprezy. Kto jest organizatorem? Od samego początku Szkolny Klub Przedsiębiorczości, którego jestem opiekunem. Co ma na celu Dzień Kariery? Przede wszystkim chodzi o zapoznanie naszych przyszłych, mam nadzieję, uczniów z ofertą kształcenia zespołu szkół numer 1, ale w takiej troszeczkę nietypowej formie, ponieważ zapraszamy gości, którzy są przedstawicielami różnych profesji, zawodów, w których kształci nasza szkoła. Mamy kilka osób, które są przypisane do technikum oraz kilka osób przypisanych do liceum ogólnokształcącego. Łącznie spodziewamy się 10 gości. Dziękujemy. Czy warto jest organizować taki Szkolny Dzień Kariery? Oczywiście, to jest bardzo ciekawa i dobra inicjatywa. Szkoła na pewno na tym korzysta, ale przede wszystkim korzystają na tym gimnazjaliści, ci uczniowie, którzy za chwilę będą musieli wybrać dalszy kierunek kształcenia, mają szansę poznania tego, co ciekawe, to, czego uczymy w szkole, i z doświadczenia wiemy, że wielu z nich właśnie po takim dniu kariery wybiera zawód, wybiera kierunek kształcenia, który będą chcieli realizować w przyszłości. Dlatego co roku realizujemy tego typu przedsięwzięcie. Cieszymy się, że gimnazjaliści chcą z tego skorzystać. I myślę, że nie był to ostatni, że w przyszłości również będziemy w takiej bądź trochę zmienionej formule Dzień Kariery, Szkolny Dzień Kariery realizować.